Witam serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić na nowy kurs cybernetyki społecznej w ramach Narodowej Akademii Informacyjnej. I dzisiaj chciałem Państwa zabrać na taką wycieczkę w sferę myślenia o tym, czym jest właśnie cybernetyka społeczna, do czego nam się może przydać, jak jej używać. A robię to w związku z tym, że wchodzimy jako ludzkość w punkt polifurtacyjny, czyli taki moment w historii, w dziejach ludzkości, który pozwala nam dokonać realnych zmian w tym, gdzie jesteśmy, co sobą reprezentujemy, z kim wchodzimy w sojusze, jakie mamy cele, jakich metod będziemy używali, jakimi zasobami dysponujemy. A dzieje się tak ze względu na zmianę globalnego układu sił, która jest naszym udziałem, naszego pokolenia. Jest to też prawdopodobnie za naszego życia największa zmiana, jaka się dokona. Dlatego postanowiłem zmierzyć się z takim moim małym nemesis, a mianowicie właśnie z cybernetyką społeczną, która istnieje w świadomości wielu ludzi tylko jako pewnego rodzaju wyobrażenie o właśnie tej wiedzy, skodyfikowanej przez docenta Koseckiego na podstawie pracy, doświadczenia i wiedzy zdobytej przez profesora Mariana Mazura. A sytuacja, jaka teraz nadchodzi, może spowodować, że ta wiedza po prostu dla Państwa będzie przede wszystkim użyteczna pod kątem zrozumienia tego, co się dzieje. Po drugie, określenia tego, jaki chcecie Państwo mieć udział w tym, co się dzieje. I najważniejsze, jak chcecie z tej sytuacji w momencie polifurtacyjnym wyjść. No i wobec tego postanowiłem się zmierzyć ze swoim małym nemesis i zrobić to właśnie w tym momencie. A więc zaczynamy. Zacznę inaczej niż tradycyjnie w swoich kursach, a mianowicie od tego, żeby wytłumaczyć, czym jest cybernetyka społeczna. Jest to nauka o procesach sterowania społecznego, która jest dziedziną wiedzy dosyć nową, dotychczas mało znaną, tak naprawdę powstała w latach 70., więc chciałem na wstępie wyjaśnić kilka podstawowych spraw dotyczących jej metodologii. Cybernetyka społeczna bada przede wszystkim te zjawiska społeczne, które przy obecnym stanie zarówno wiedzy, jak i techniki mogą podlegać sterowaniu. Czyli chodzi o to, żebyśmy tutaj w ramach cybernetyki społecznej zajmowali się nie tylko jakimiś oderwanymi od czasoprzestrzennej rzeczywistości, w której żyjemy, zjawiskami, ale głównie właśnie zajmowali się tym, gdzie realnie możemy uczestniczyć w procesach sterowania związanych z społeczeństwem, jak i z elementami, z których te społeczeństwa się składają, a mianowicie człowiekiem. Możemy też traktować cybernetykę społeczną jako właśnie pewne zastosowanie metod cybernetyki ogólnej do badania procesów sterowania społecznego, w jaki sposób wyznaczać cele i jak dobierać metody do realizacji tych celów. A dzieje się tak dlatego, że cybernetyka jest dziedziną nauki abstrakcyjną, ogólną, którą możemy się poruszać zarówno na właśnie tym poziomie abstrakcyjnym, ale też dzięki właśnie aksjomatyzacji jej przez docenta Koseckiego i właściwie temu, co profesor Marian Mazur jako pierwszy odkrył i wyposażył nas w tą wiedzę, do sterowania procesów realnych, energomaterialnych. I dlatego tutaj właśnie za docentem Koseckim uważam, że wykorzystanie cybernetyki ogólnej, czyli wiedzy o tym, w jaki sposób procesy, systemy, relacje, różnego typu zależności tworzą, powinno być wykorzystywane w procesach społecznych po to, aby nam się tutaj nasze cele przybliżały, a właściwie możliwość ich realizacji, żebyśmy stosowali metody, które są optymalne, a nie tylko, że możliwe, tylko jeszcze potrafili dobrać metody optymalne, wybrać je, ponieważ gospodarowanie tymi naszymi zasobami w skumulowanej mocy spowodnej jako systemu sterowania społecznego zwanego Polską to jest zaledwie 1,25% w skali świata, to mówiąc w wielkim skrócie, nie możemy sobie pozwolić na marnowanie tego, co mamy, bo mamy tego mało. I efektywność tych procesów, które będziemy przedsięwziąć, powinna być jak największa, zoptymalizowana względem naszych talentów i tego, co chcemy osiągnąć. Cybernetyka społeczna wynikła jako potrzeba określenia właściwości sterowniczych, oddziaływań relacyjnych, które są właśnie w systemach i procesach sterowania społecznego, a pozwalają się opisać i przetwarzać
za pomocą fizykalnych, cybernetycznych, a więc dających się zapisać po prostu w formie matematycznej czy logicznej parametrów, które możemy używać do tego właśnie, żeby sobie wytwarzać wyobrażenie o sytuacji i wyobrażenie o decyzjach, czyli to, co jest i to, co chcielibyśmy, aby było. Cybernetyka społeczna w stosunku do cybernetyki znajduje się w sytuacji takiej, podobnej, analogicznej, jak nauki techniczne w stosunku do fizyki teoretycznej. Chodzi o to, że fizyka teoretyczna dostarcza nam jakąś teorię, która na poziomie przyjętych aksjomatów i relacji, które pomiędzy tymi aksjomatami występują, jest do udowodnienia w kontekście logiki, a następnie nauki techniczne weryfikują, czy na poziomie tego czasu przestrzennego świata, który nas otacza, a znamy go w bardzo małej na razie części, jest potwierdzone. A robi się to po prostu stosując różnego typu uproszczenia. I tutaj pójdę do slajdu, który w moich kursach, jeśli ktoś z Państwa oglądał, jest tradycyjnie jako pierwszy, a mianowicie, że cybernetyka jest to nauka o sterowaniu. Dlatego, że chciałbym, aby w tym kursie też Państwo mogli się pochylić, jakby powiedzieć, jako samodzielny kurs. Będę pewne rzeczy definiował po raz wtóry za kosyckim mazurem. Będę je tłumaczył i starał się tutaj posłużyć transinformowaniem, czyli dokładnie Państwu przekazać wszystko w ramach tego kursu, a nie tylko zmuszając Państwa poniekąd do korzystania z wszystkich kursów, jakie wcześniej robiłem. Dlatego bardzo szybko podefiniuję słowa, które tutaj mamy. Nauka jest to dziedzina poznania ludzkiego, w której muszą być zawarte założenia, twierdzenia i dowody. Jeżeli brakuje któregokolwiek z tych elementów, nie mówi mi o nauce. Wobec tego pozostałe dziedziny poznania ludzkiego, jakimi są filozofia i sztuka, są z innej tutaj, jakby powiedzieć, kategorii i niekoniecznie muszą być wykorzystywane na tym poziomie, który będę chciał tutaj Państwu pokazać. Przy czym, jakby powiedzieć, z samego swojego sposobu relacji, jaka jest pomiędzy sztuką, filozofią a nauką, muszę z nich korzystać. Sterowanie natomiast jest to właśnie kwestia, która jest dyferencja specyfika systemu autonomicznego. Przypomnę również, że, a właściwie powiem po raz pierwszy w tym kursie, że profesor Marian Mazur zdefiniował system autonomiczny jako taki, który posiada zdolność sterowania się oraz posiada zdolność przeciwdziałania utracie tej możliwości sterowania się. I teraz, patrząc na to z definicji systemu autonomicznego, chodzi o to, żeby móc po prostu wpływać na ten czterowymiarowy, czasoprzestrzenny świat. Czyli cybernetyka jest to nauka, czyli mamy założenie, twierdzenie i dowód o tym, w jaki sposób sterować światem, który nas otacza, tą naszą rzeczywistością. A sterowanie będziemy też rozszerzyć jako właśnie celowe oddziaływanie na systemy i procesy. Celowe to jest oczywiste, że chodzi o to, że musimy wiedzieć, po co to robimy. Oddziaływanie, czyli mamy dwa elementy, przynajmniej dwa elementy, które pomiędzy sobą wchodzą w reakcję na zasadzie system sterowany, system sterujący. A jeżeli chodzi o systemy i procesy, to w drugiej części tego wykładu pokażę Państwu, jak rozumieć zarówno system, jak i proces, tak abyśmy dalej już mogli się posługiwać tymi pojęciami w sposób spójny, za pomocą ładu semantycznego i informacyjnego, który będzie dla nas tożsamy. Należy też podkreślić, że aktywna, twórcza postawa człowieka wobec zjawisk społecznych, która jest charakterystyczna dla cywilizacji personalistycznych, jest właśnie zasadniczą myślą przewodnią cybernetyki społecznej. Chodzi o to, żeby badając problemy sterowania różnymi zjawiskami społecznymi, nie tylko tutaj zrozumieć to, co się dzieje, ale również, żeby twórczo rozwijać to, o czym tutaj mówimy i twórczo realizować to, jakie powinno być nasze otoczenie. Czyli nie tylko tutaj biernie poddawać się temu, co na nas oddziałuje, nawet jeżeli sobie to zrozumiemy, to zakończyć na tym etapie, ale również, żeby za pomocą naszego wyobrażenia decyzji oddziaływać na ten świat, który nas otacza, tak, aby nasze cele realizować. Co jest bardzo ważne, to kwestia tego, że cybernetyka społeczna ma charakter interdyscyplinarny. Korzysta ona z jednej strony właśnie z metod cybernetyki ogólnej, ale musi także korzystać z dorobku wyspecjalizowanych nauk społecznych. Tutaj mamy na myśli na przykład Szkołę Socjologii Petra Rzeckiego-Piętki, która się wywodzi jeszcze z dwudziestolecia międzywojennego, z nauk Feliksa Konecznego,
Oczywiście również kwestie różnych typów ekonomii politycznej, socjologii matematycznej, statystyki, psychologii, samej matematyki, nauk politycznych, czyli cybernetyka, język, który nam daje w charakterze właśnie takiej interdyscyplinarności, pozwala nam spajać te wszystkie szczególne i ogólne elementy, które dotyczą człowieka, w coś, co staje się spójne na zasadzie po prostu relacji. Tak? Czyli mówimy tutaj, że zarówno informacje, jak i kody będą ze sobą skorelowane i będziemy pokazać w stanie za pomocą logiki mazurowskiej, jak ten cały układ jest zbudowany, co jak od siebie zależy, co z czego się składa, tak abyśmy zrozumieli, co jest systemem, a co jest procesem. I korzystając z aparatu matematycznego i cybernetyki ogólnej, przyjmujemy. Przepraszam. Przyjmujemy, że zastosowanie zarówno matematyki, jak i cybernetyki do badania zjawisk społecznych jest dopuszczalne. Chodzi o to, że po prostu wyniki, które będziemy uzyskiwać stosując te metody, będą nam potwierdzały zgodność z rzeczywistością, która jest wystarczająca do tego, aby praktycznie tą wiedzę wykorzystać do sterowania społecznego. Czyli chodzi o to, żeby uwolnić nas od konieczności wykonywania eksperymentów empirycznych i tutaj, jakby powiedzieć, testowania naszych pomysłów na ludziach. Tylko zamiast tego postuluję, żeby właśnie na poziomie cybernetyki społecznej już w sposób diagnostyczny przygotowywać programy sterowania społecznego, które będą miały realny wpływ na tą rzeczywistość, która nas otacza. Nie na zasadzie chybił trafił, tylko na zasadzie ściśle wytyczonych celów, metod i zasobów, których możemy używać. Problemem w przypadku cybernetyki społecznej jest to, że niejednokrotnie musimy stosować jakościową analizę zjawisk społecznych. Chodzi o to, że jeżeli mamy dziedzinę nauki, która jest skorelowana z człowiekiem, to od razu wypadamy z determinizmu. Chodzi o to, że człowiek to jest byt czasoprzestrzenny, który ma wolną wolę i jest w stanie podejmować i zmieniać swoje decyzje w czasie w sposób, który jest jedyny, niepowtarzalny dla każdego człowieka. Czyli można powiedzieć, nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego skutecznego programu opartego o jeden zasób, jedną metodę, który dla wszystkich ludzi da nam ten sam efekt, ponieważ jeżeli tym zasobem, którym sterujemy, jest człowiek, to z definicji każdy ten zasób będzie się różnił. I w związku z tym do każdej metody musimy indywidualnie w iloczynie dobierać człowieka, tak aby cel był na końcu spójny. I musimy również pamiętać, że w tradycyjnych naukach społecznych podchodzimy tylko do zjawisk społecznych w specyficzny sposób, czyli badamy je z punktu widzenia możliwości wywierania na nie wpływu. I tak też w przypadku cybernetyki społecznej, oprócz właśnie tej kanwy, na której to oprzemy, czyli tej możliwości wywierania na nie wpływu, chciałbym Państwu zaproponować również właśnie ten proaktywny sposób uprawiania cybernetyki społecznej, czyli wyszukiwania sposobów, które mogą się okazać skuteczne na to, abyśmy sterowali naszą rzeczywistością. Co jest właśnie tą piętą achillesową? To, że w tego rodzaju analizach wielokroć będziemy musieli wyjść poza zakres samej cybernetyki czy matematyki i udać się na teren nauk specjalistycznych, które mogą być po prostu tak jak biologia, czy dajmy na to fizyka, pewnego rodzaju oderwanymi od siebie wyspami, które są narażone na inne rodzaje błędów, które w tych naukach występują. I będzie to nieuchronne, że te wszystkie błędy, które się gdzieś pojawią, będą mogły nam tutaj też wkraczać na ten teren nauk po prostu interdyscyplinarnych. Jeżeli coś budujemy z wielu elementów i to coś na końcu chcielibyśmy, żeby było idealne, to teoretycznie musiałyby wszystkie elementy być idealne. A korzystając z dorobku różnych szczegółowych nauk społecznych, właśnie cybernetyka społeczna, podobnie jak te nauki, narażona jest na analogiczne błędy i niedokładności. W związku z tym, nawet jakby powiedzieć, najbardziej dopracowany program sterowania społecznego, który będę w stanie stworzyć za pomocą tej metodologii ja czy państwo, jest narażony na to,
że człowiek ma wolną wolę, człowiek jest bytem probabilistycznym i mimo, że będzie się wydawało, że cały ten plan jest po to, żeby go uczynić szczęśliwym, to może się okazać, że ten człowiek akurat ma chęć być nieszczęśliwym i cały misterny plan się nie uda. I mimo właśnie, że cybernetyka społeczna nie uwalnia nas od trudności, jakie napotyka postęp wiedzy w naukach społecznych, daje nam tą zaletę, że dostarcza metod, w jaki sposób możemy wyznaczać cele procesów, w jaki sposób możemy skutecznie osiągać te cele za pomocą metod, które będziemy optymalizowali względem tego, z jakim człowiekiem i z jaką rzeczywistością, jego otoczeniem mamy do czynienia. I właśnie ta problematyka sterowania społecznego ma ogromne znaczenie nie tylko dla nauki, ale również, a może nawet przede wszystkim dla praktyki społecznej. Żyjemy właśnie teraz w dobie przekształceń społecznych, globalnych. Wynika to z tego, że Chiny wracają do swoich możliwości sterowniczych, takie jak posiadały przez większość czasu w ciągu tych 5000 lat, jakich jest ciągłość cywilizacyjna w Chinach, a przez ostatnie 2-3 pokolenia, licząc pokolenie powiedzmy na 20-25 lat, możemy powiedzieć, że postęp, jaki dokonał się w Chinach, dla wielu ludzi jest szokiem. Jeżeli ktoś nie zna cywilizacji chińskiej w jej 5000-letniej historii, to to, co się teraz dzieje od powiedzmy lat 70. do naszej współczesności, jest pewnego rodzaju wykoślawieniem ich zrozumienia świata i nie daje odpowiedzi na to, co będzie później. A dzięki właśnie cybernetyce społecznej będę Państwu też w stanie wytłumaczyć, dlaczego to, co się dzieje teraz na świecie, się dzieje, jaki to będzie miało wpływ na przyszłe kształtowanie równowagi funkcjonalnej i jak można to wykorzystać do tego, aby swoje własne otoczenie zmienić na takie, które będzie zgodne z Państwa talentami, czyli z tym, co Państwo chcielibyście, żeby jakby powiedzieć w Waszym otoczeniu występowało i żeby zrobić to skutecznie. I właśnie metody i rezultaty, które będziemy uzyskiwać i są już uzyskane na podstawie właśnie cybernetyki społecznej, mogą być pomocne nie tylko dla naukowców, nie tylko dla działaczy zajmujących się praktycznym sterowaniem społecznym, ale nawet dla pojedynczego człowieka. Nawet pojedynczy człowiek uzbrojony w odpowiednią wiedzę i zrozumienie rzeczywistości, która go otacza, jest w stanie zmieniać swoje otoczenie, może nie drastycznie, może nie całościowo, ale krok po kroku, takt po takcie, w celu dostosowania go właśnie do optymalnej sytuacji w relacji do swojego własnego talentu, do swojej własnej reaktywności. Proszę się nie zrażać, że w tym pierwszym wykładzie tutaj padają już precyzyjne słowa, które mamy podefiniowane w cybernetyce, czy w matematyce, czy w innych dziedzinach nauki. Będę je takt po takcie, wykład po wykładzie Państwu przybliżał. Dzisiejszy wykład ma na celu zrobienie wprowadzenia, tak aby Państwo zrozumieli, jaki jest mój cel, co ja bym chciał zrobić, a cały ten kurs jest po prostu metodą na to, żeby przeprowadzić Państwa na poziomie poznawczym i decyzyjnym przez ten chaos, który nadchodzi, tak aby Państwo ten chaos mogli potraktować jako pewnego rodzaju zasób, to jest takie troszeczkę nadużycie semantyczne zrobię, ale pewnego rodzaju zasób po to, aby w nowym punkcie równowagi, który się uplasuje za jakiś czas, kiedy ten punkt polifrestacyjny przestanie, że tak powiem, towarzyszyć ludzkości w naszej obecnej rzeczywistości, osiągnąć takie miejsce, aby w tej równowadze Państwo czuli się w sposób obiektywnie dla Państwa najlepszy. Przydatność tych metod i rezultatów w rozwiązywaniu konkretnych, praktycznych problemów sterowania społecznego powinna stanowić podstawowe kryterium społecznej wartości cybernetyki społecznej i właśnie za docentem Płeseckim tą maksymą będę się kierował, aby to, co Państwa tutaj będę starał się nauczyć, co Państwu będę starał się przekazać, było dla Państwa, po prostu mówiąc wprost, przydatne i praktyczne. Przedstawione w tym kursie zagadnienia z zakresu cybernetyki społecznej były prezentowane przez profesora Mariana Mazura, m.in. na seminariach w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Politycznych oraz w Zakładzie Praxeogli PAN, na seminariach właśnie, które tam były. Więc proszę mieć świadomość, że ta wiedza historycznie, lat temu, 10, już przedarła się w jakiś sposób do kręgów decyzyjnych, do kręgów programowania homostatu państwa polskiego czy narodu polskiego, ale jak widać znikła z infosfery, znikła ze społecznego postrzegania i ze społecznej wiedzy,
prawdopodobnie w interesie kogoś, kto w tym interesie upatruje swoje szanse na to, aby realizować cele, które są sprzeczne z celami naszymi jako narodu polskiego. I problemy społeczeństwa jako właśnie systemu procesu autonomicznego w pierwszej nomenklaturze, jaka była, profesor Mazur nazywał to układem samodzielnym, to jest kwestia, której będziemy rozważali również właśnie. Cybernetyczny wzorzec motywacji, norm społecznych, normotyp cywilizacyjny, czyli właśnie tutaj Feliks Koneczny, Petrażycki Piętka, podstawowe analizy sterowania systemów sterowania społecznego będziemy sobie robili. Zrobimy sobie też cybernetyczną analizę walki politycznej i walki jako takiej. Porozmawiamy o socjotechnice zasad propagandy, a także pokażę Państwu, jak to wszystko spiąć za pomocą wzorców, które są w naszej rzeczywistości cały czas obecne, nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy. Tak jak w przypadku grawitacji, przypuszczam z pewnością graniczącą, znaczy z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że nie wiem, 99,9% ludzkości na co dzień nie myśli o tym, że grawitacja jest w ich otoczeniu, tak? Ale w momencie, kiedy podskoczymy, ta grawitacja i tak zadziała i sprowadzi nas na Ziemię. I to, że my nie mamy wyobrażenia, że jakieś właśnie prawo fizykalne czy cybernetyczne jest w naszym otoczeniu, nie zwalnia rzeczywistości, która nas otacza, od tego, że to prawo będzie działać. I te prawa cybernetyki, które Państwu tutaj będę pokazywał, będą miały bardzo istotny proces na to, jak Państwo możecie uniknąć wielu błędów albo za pomocą tej wiedzy zoptymalizować wykorzystanie własnej mocy swobodnej, żeby się nie męczyć, a osiągnąć to, co Państwo chcecie. No i zaczniemy dzisiaj takim krótkim, w moim mniemaniu, z, jakby to powiedzieć, trochę się teraz pobawię słowami, za pomocą pseudoinformowania dysymulacyjnego, wyjaśnieniem kwestii systemu i procesu. Dlatego pseudoinformowaniem, ponieważ ja to bardzo, bardzo syntetyzuję w taką pigułeczkę, którą dla Państwa pokażę, a wiedzy, której można by tutaj wykorzystać, którą mamy od docenta Koseckiego, od profesora Mariana Mazura, jest tak dużo, że mógłbym o tym zrobić cały osobny wykład, ale nie chciałem tego aż tak bardzo rozwlekać, więc postaram się Państwu zrobić to w sposób bardzo syntetyzowany, a myślę, że dający wyobrażenie o tym, jak właśnie sobie uporządkować kwestie systemu i procesu, aby dla Państwa to już były pojęcia, a nie stereotypy. Zaczniemy od pojęcia systemu. Tutaj to, co Państwo widzicie, to jest bramka mazurowska, tak? Która jest bramką zarówno sterowniczą, jak i bramką logiczną, a pozwala nam rozumieć świat. I żeby tutaj na tym poziomie Państwu wyjaśnić, czym jest system, to ja będę używał tej bramki, którą prawdopodobnie jeszcze sobie będziemy maglowali przez cały kurs wiele razy, ale dzisiaj wezmę sobie tylko z niej pewne elementy wizualizujące to, co ja Państwu będę mówił. I mianowicie teraz, żebyśmy mieli do czynienia z systemem, to pomyślmy, co w takim systemie musi być. Odwrócimy sobie troszeczkę lekkie. Więc po pierwsze, żebyśmy mówili o systemie, to system musi się składać z jakiegoś elementu. I tutaj ta kropka właśnie podpisana X1 reprezentuje nam jakiś element tego systemu. Ale jeżeli mamy jeden element, czy to już jest system? Otóż zgodnie z jakościową teorią informacji Mariana Mazura, nie. Żebyśmy mogli mówić o systemie, potrzebujemy przynajmniej dwa elementy. Dlaczego dwa? Ponieważ definicja systemu według profesora Mariana Mazura jest to zbiór elementów i relacji pomiędzy nimi. Czyli jeśli to ma być zbiór elementów, to wyklucza nam pojedynczy element. Jeżeli mamy pojedynczy element, nie rozmawiamy o systemie, tylko o komunikacie. A jeżeli elementy mamy już dwa, to pojawia nam się coś, co ten system musi spajać. I tym elementem spajającym te obiekty w systemie jest relacja. I jeżeli rozmawiamy o systemie, to mamy te dwa elementy przynajmniej oraz relację, która pomiędzy nimi występuje. W związku z tym możemy sobie tutaj unaocznić na podstawie tego slajdu, że system jest to zbiór elementów i relacji pomiędzy nimi. Czyli mówiąc o systemie, mówimy o tym małym kawałku bramki logicznej, którą stworzył Marian Mazur, a zaksymatyzował docent Kosecki. Czyli mówiąc o systemie, mamy pewien na poziomie abstrakcyjnym, czyli jakby powiedzieć
takim, który nie posiada położenia w czasie i przestrzeni, tylko on w całym tym pudełku, jakim jest wszechświat, jakim jest nasza rzeczywistość, istnieje zawsze. Nie możemy go paluszkiem wskazać, możemy pokazać jego egzemplifikację, czyli że taki system istnieje, ale mamy tylko wycinek. I teraz rozumienie dowolnego zjawiska tylko i wyłącznie w systemie mazurowskim daje nam obraz i możliwości działania na czymś, co się nie zmienia. Jeżeli mamy mówić o czymś, co się zmienia w czasie, potrzebujemy już pojęcie procesu. I proces, żeby mógł zaistnieć, to potrzebujemy mieć bramkę wejściową, która w tej bramce logicznej Mazura tutaj właśnie będzie systemem X składającym się z obiektów X1, X2 i relacji pomiędzy nimi, które możemy nazwać informacją za Mazurem, oraz musimy mieć drugi system, który jest elementem wyjściowym z tej bramki mazurowskiej. Czyli elementem wyjściowym, jeżeli ma być system, to ponownie potrzebujemy przynajmniej dwa elementy. Tutaj ich egzemplifikacją jest punkt Y1 i Y2 oraz relacji, która łączy te dwa elementy, czyli informacja w systemie Y pomiędzy elementami 1 i 2. Podsumowując, jeżeli pracujemy na systemach, to mamy tylko element wejściowy i wyjściowy i samo myślenie systemowe jest niewystarczające do tego, żebyśmy mogli zdiagnozować, jakie są zmiany pomiędzy tymi systemami. Abyśmy mogli rozmawiać o relacji pomiędzy systemami, potrzebujemy jeszcze czegoś, co profesor Marian nazwał kodem, a mianowicie relacji pomiędzy elementami różnych zbiorów. I tak jak z lewej strony mamy bramkę wejściową, z prawej strony mamy bramkę wyjściową, tak relacją pomiędzy jednym systemem a drugim systemem jest właśnie kod. Może tu się źle wyrazić, nie relacją pomiędzy systemem a systemem, a relacją pomiędzy elementami systemów. Tak? Relacje pomiędzy systemami, to już mamy poziom meta, to też jakby powiedzieć z tej samej nomenklatury korzystamy, ale chodzi o to, żeby bardzo dobrze zrozumieć, że istnieją w cybernetyce dwa typy relacji. Relacje pomiędzy elementami, które są rozpatrywane, zwanymi przez nas za profesorem Mazurem komunikatami, albo w przypadku docenta Kosackiego, który jeszcze wyprowadził to w kierunku logiki, jako aksjomatami. I teraz, mając ten kod, który pokazuje nam tutaj, pomiędzy jakimi zbiorami oraz pomiędzy którymi elementami tych zbiorów mamy właśnie tą relację, pozwala nam podejść do kwestii sterowania już w sposób procesowy. Co więcej, jeżeli mamy takich kodów więcej, tak, czyli to przekształcenie systemu wejściowego w system wyjściowy odbywa się większą ilością połączeń pomiędzy elementami tych systemów, to możemy sobie tych kodów tutaj właśnie za pomocą tej nomenklatury docenta Koseckiego rozpisywać dowolnie wiele, tak dużo jak nam jest potrzebne w akurat tym rozważanym przez nas przypadku. I taki właśnie podproces przejścia z jednego systemu do drugiego systemu jest oparty o pewnego rodzaju kodowanie. I tak jak tutaj możemy sobie to zauważyć, że system to mamy po prostu część, tak? Jakiś wycinek, jakbyśmy sobie wzięli film na takiej starej celulozowej taśmie, to jeżeli sobie będziemy ten film badać pod kątem jego energomaterialnego nośnika, którym jest właśnie taśma celulozowego, to on się składa z takich systemów. Każda klatka filmu to jest pojedynczy system. Takich systemów w filmie mamy miliony, jak nie miliardy. 24 klatki na sekundę razy powiedzmy tam półtorej godziny. Nawet mi się tego nie chce liczyć, ale tu mamy do czynienia po prostu z ogromem ilości systemów, aby powstał proces, jakim jest film. I proszę na to zwrócić uwagę, że większość w tym momencie w infosferze działań opiera się o podejście systemowe, czyli nie uwzględnia się tej zmiany pomiędzy jednym a drugim systemem. Mówi się, jestem antysystemowcem. No dobra, ale to tak jakbym był przeciwnikiem tego, że w półtora godzinnym filmie jestem przeciwnikiem 1/24 sekundy czasu tego filmu. No i czy to ma sens? No nie bardzo. Wytnę jedną klatkę z sekundowego obrazu, czyli jakby powiedzieć w starym standardzie kinematycznym były 24 klatki na sekundę, to jeżeli wytnę jedną z 24 klatek, zostaje 23 klatki, część ludzi zauważy różnicę, dla części tej różnicy w ogóle nie będzie. Więc samo podejście systemowe jest zupełnie niewystarczające i oprócz tego, że właśnie mamy tą przenoszoną informację z systemu na system i ten proces nazywamy informowaniem, mamy również system kodowania.
I musimy rozpatrywać proces właśnie jako zarówno proces informowania, jak i proces kodowania, a także musimy sobie proces dzielić na systemy wejściowe, wyjściowe czy systemy pośrednie oraz kody. I wtedy będziemy mieli całościowe wyobrażenie o tym, czym jest proces, jak go poznawać, jak tutaj decyzje podejmować i w jaki sposób te decyzje wdrażać w życie. I chciałbym też, żeby Państwo mieli świadomość, że taka bramka procesowa, tutaj mazurowska właśnie, jest jak ten jeden element, który w trakcie powoduje przejście z jednej klatki z filmu do drugiej klatki filmu. I żeby taki proces miał miejsce, to potrzebujemy pierwszą klatkę filmu, drugą klatkę filmu i tą migawkę, która na chwilę odetnie światło, ten takt przejścia pomiędzy jednym a drugim, tak? Bo w starych projektorach to wyglądało w ten sposób, że to światło po prostu na pewien moment skorelowany z przesunięciem celulozy zasłaniało, żebyśmy nie mieli rozmytego tego obrazu, tylko była klatka, ciemność, klatka i to z punktu widzenia ludzkiego oka jest niezauważalne, ale na poziomie fizykalnym ten proces właśnie w ten sposób się odbywał, że mieliśmy wyświetlane zdjęcia tak szybko, że one się przeradzają w naszym mózgu w proces. I chciałbym tutaj Państwa nauczyć właśnie takiego myślenia o społecznych procesach, żeby Państwo mieli podobnie świadomość, że proces jest czymś ciągłym, co trwa w takim rozumieniu czasu, jaki mamy, no, po prostu w takim taktowaniu, ale żeby go zrozumieć, czasami musimy go podzielić na mniejsze elementy, tak jak właśnie klatki w poszczególnym filmie, ponieważ jeżeli będziemy sobie patrzyli na dłuższe takie ciągi, na dłuższe taktowanie procesów, to tych elementów właśnie w rozumieniu systemowym może być więcej. Tak jak tutaj na obrazku mamy system X, system Z i system Y i żebyśmy sobie tutaj ten system zrozumieli w całości, to potrzebujemy rozumieć też poszczególne właśnie takty tego systemu, które ja nazywam bramką mazurowską. I stosując bramkę mazurowską do zrozumienia długich procesów składających się z wielu systemów, jesteśmy w stanie rozbić sobie taki proces na takie elementy, które pozwolą nam go zrozumieć na takim poziomie, jak dla reżysera jest film. Czyli nie tylko to, żebyśmy biernie odbierali to, co się wokół nas dzieje, ale żebyśmy też aktywnie byli w stanie na te procesy wpływać, ponieważ procesy mogą mieć bardzo różne długości. Od jakiejś praprzyczyny, którą nazwijmy był początek wszechświata, aż do końca wszechświata, który może tutaj, a z dużą prawdopodobieństwem nie być naszym udziałem, ale on się gdzieś kiedyś w przyszłości wydarzy. A my możemy być się traktować tylko jako taki właśnie pojedynczy takt. Czy całe nasze życie możemy sobie przyjąć jako właśnie jeden takt, czy dzień naszego życia, minutę, sekundę. I narzędzie, które mamy od profesora Mazura, pozwala nam właśnie rozumieć relacje systemu i procesu tak, aby były dla nas sterowniczo użyteczne. A jeżeli taka właśnie relacja pomiędzy systemem i procesem staje się dla nas sterowniczo użyteczna, zyskujemy umiejętność sterowania się. Czyli spełniamy postulat definicji systemu autonomicznego według profesora Mariana Mazura. I wtedy stajemy się systemem, procesem autonomicznym, który jest w stanie decydować i mieć wolną wolę. Czyli wpływać w sposób zaplanowany, celowy na swoje otoczenie. Bez tej wiedzy to, o czym mówię, jest bardziej intuicyjnie naszym udziałem, a nie w sposób właśnie taki, który jest dla nas zrozumiały, bo mamy wzorzec. I mając wzorzec profesora Mazura, dokładając sobie do tego jeszcze kwestię taktowania, że mamy ten takt pierwszy, czyli od praprzyczyny do pierwszego stanu, jaki jesteśmy w stanie zrozumieć. Weźmy sobie tutaj Plancka jako przykład. Mamy próg Plancka w fizyce, który pokazuje nam, że od dopiero pewnego momentu jesteśmy w stanie coś zrozumieć, a tego wszystkiego, co było wcześniej, nie. No to mamy tutaj w tym takcie pierwszym właśnie ten próg Plancka, a w tym takcie N po prawej stronie będziemy mieli ten takt, w którym świat się skończy, czy wszechświat się skończy, rzeczywistość, czasoprzestrzeń. Jak to sobie nazwiemy, to już jest kwestia tego właśnie, do czego wykorzystujemy to narzędzie, które ja chcę Państwu dać, co badamy, w jaki sposób chcemy do tego podejść i co z tego zrozumieć. Także możemy sobie właśnie za pomocą tego narzędzia, bramki mazurowskiej, badać pierwsze takty, środkowe takty, ale możemy też szukać takich taktów, które będą, że tak powiem, nie tylko pozwalały nam rozumieć, jaki będzie początek wszechświata, ale też możemy szukać
różnych prawdopodobnych mniej lub bardziej stanów, które ten wszechświat zakończą. Tak samo możemy to odnieść do człowieka. Jeżeli sobie przyjmiemy, że w pierwszym takcie, żeby zaistniał człowiek, to muszą być dwa byty, kobieta i mężczyzna, które razem w sposób, który dla nas nie do końca jest zrozumiały, ale tworzą coś trzeciego, innego niż dowolny z tych dwóch elementów, połączonego relacją za pomocą właśnie kwestii związanych z życiem, które dla nas jest pojęciem pierwotnym, bo nie jesteśmy w stanie zdefiniować ściśle, czym jest życie, to możemy sobie właśnie tutaj wytłumaczyć człowieka jako proces, że to jest taki zbiór systemów, klatka po klatce, od pierwszej komórki, która powstaje w momencie poczęcia, do tego momentu, kiedy człowiek zaczyna podlegać tylko i wyłącznie prawom fizykalnym, przestaje się posługiwać zdolnościami sterowania się, czyli utraci możliwość sterowania się, umiera, nie jest w stanie przeciwdziałać choćby drugiej zasadzie termodynamiki i tu mamy koniec człowieka. Więc w myśleniu właśnie systemowo-procesowym, kiedy mamy dobrze zdiagnozowaną relację pomiędzy systemem a procesem, w przypadku cybernetyki społecznej możemy rozważać kwestie wszechświata, człowieka, ale przede wszystkim, co będzie podstawą tego kursu, relacji społecznych, czyli w jaki sposób społeczeństwa powstają, organizują się i rozpadają i jak możemy to robić efektywnie. Dlatego ta bramka właśnie, która tutaj jest, ja ją nazywam bramką procesową Mazura, ta nazwa jeszcze być może będzie podlegała modyfikacjom, aksjomatyzacja jest docenta Koseckiego, a ja tu jeszcze właśnie taką delikatną syntezę wprowadzam, że żebyśmy myśleli w sposób obiektywny, pozwalający nam wpływać na rzeczywistość, musimy myśleć nie tylko za pomocą właśnie systemów, procesów, ale musimy też sobie z tego powydzielać pewne relacje. Czyli mamy te elementy, z których systemy się składają, mamy relacje, które są pomiędzy tymi elementami i mamy dwa rodzaje tych relacji. Mamy informacje i kody. W związku z tym rozważamy kwestię taką, że mamy wejście, wyjście, mamy informacje, czyli w rozumieniu procesowym będzie to informowanie, czyli przenoszenie informacji ze stanu wejściowego do stanu wyjściowego i mamy kody, czyli tutaj możemy też posługiwać się kwestią kodowania. I to, co akurat będziemy badać w danym momencie, zależy od tego, jaki problem tutaj rozważamy i tak sobie dobieramy narzędzie. A chciałem też Państwu pokazać film, który jest, pokazuje nam rozwój układu nerwowego rybki akwariowej Danio, nagrany przez firmę Nikon, gdzie widzimy, jak od tego początkowego stadium wejściowego, może nie zupełnie początkowe praprzyczyny, ale już jakiegoś tam stopnia rozwoju tej rybki, kiedy struktura nerwowa jest bardzo mała i niewystarczająca do tego, żeby zaistniał proces, właśnie takt po takcie struktura się rozrasta, aż na końcu tego filmu mamy do czynienia z czymś, co jesteśmy w stanie zrozumieć, że jest rybką. I proszę tutaj zwrócić uwagę na taki powstający, przebijającą się drogę przewodności. Spróbuję to jeszcze raz puścić. Taką, oprócz tych dwóch głównych torów przewodności, które tutaj mamy dla energii, taki w pewnym momencie tego filmu pojawi się trzeci tor przewodności korelacyjnej, który ma jakiś cel. On nie powstaje tak sobie przez przypadek, bo akurat tutaj sobie energia płynie, tylko powstaje w sposób celowy. Takt po takcie zwiększa się ta droga przewodności korelacyjnej, aż będzie w stanie wypełnić funkcję, która została zaplanowana wcześniej, właśnie w programie sterowania tego obiektu, jakim jest rybka akwariowa Danio, pręgowana, tak, aby móc na końcu zrealizować program w tutaj przykładzie pojedynczego życia, ale w przypadkach społecznych wygląda to w sposób analogiczny. Czyli musimy mieć cel, który stanowi bramkę wyjściową. Musimy mieć coś, od czego zaczynamy, co stanowi nam bramkę wejściową oraz metodę, która pozwala nam się poruszać od wejścia do wyjścia. Czyli musimy mieć, aby myśleć o sterowaniu się, czy społeczeństwem, czy otoczeniem, nie tylko kwestię taką, że mamy metodę. Nie tylko taką, że mamy zasób, ale musimy mieć zasób skorelowany z metodą w relacji do celu. Jeżeli nie ma celu, zdajemy się na fizykę bez cybernetyki, czyli pcha nas tylko to do przodu wtedy, właściwie nawet nie pcha, do momentu, do tego taktu. Pcha nas tylko to, co było wcześniej. I wtedy nie ma mowy o wolnej woli. W
wtedy nie ma mowy o tworzeniu społeczeństwa, które ma swoje cele. Bo jeżeli mamy tylko relację fizykalną, to mamy tą przeszłość, która nas doprowadziła do tego momentu. A chcąc mieć przyszłość, choćby jak tutaj ta nasza rybka, czyli móc się sterować, bo rozwój tej rybki to jest właśnie w celu tego, aby ta rybka mogła się sterować, musimy mieć też cel. I dopiero w momencie, kiedy mamy te trzy elementy, cel, metodę i zasoby, którymi będziemy sterować, kiedy potrafimy sobie odpowiedzieć na pytania co, jak i dlaczego, mówimy o sterowaniu i tutaj moim celem za pomocą tego kursu, czyli metody, a zasobów, czyli państwa, na których oddziałuję pośrednio za pomocą internetu i tego, co tutaj robimy, jest to, aby państwo stali się autonomiczni, żeby państwo nauczyli się sterować nie tylko sami sobą, ale przede wszystkim tym kwestią, która państwa otacza, złożoną z innych ludzi, czyli społeczeństwem. I na dzisiaj bym zakończył. Zapraszam państwa na kurs, tam już będziemy te tematy wałkować troszeczkę mocniej, a moja intencja była taka, żeby państwa zachęcić do tego, żeby brać udział czynny w tym kursie. Za dzisiaj państwu serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wykłady. No i jeszcze zapraszamy państwa na dalszy ciąg seminarium ENA i Warszawa, bo w programie ostatni punkt programu, czyli sesja pytań i odpowiedzi do ostatnich dwóch wykładów, czyli tego, który właśnie kończymy i wcześniejszego z cyklu CKM. Zapraszam państwa teraz na około 10-minutową przerwę. No i mam nadzieję, widzimy się wszyscy ponownie za 10 minut. Do zobaczenia.